Redakcję Arn.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Arn.eu. Tak, dalej nie byłem u fryzjera, boż. A może ja nie chcę iść do fryzjera, a może mi się podoba. Na razie. A wiem, nie jest tak źle. Nieważne. TikTok. Już nie takie nowe medium społecznościowe, które ludziom w moim wieku i starszym kojarzy się głównie z tego, że to ta głupia apka dla dzieciaków, w której tańczą i po co oni w ogóle to robią, wzięliby się za coś pożytecznego. To jest niewiarygodne, jak w ciągu jakichś 4-5 lat wielu z moich równolatków dokumentnie zdziadziało. Bo wiecie, bo jest zakaz dobrej zabawy, wszystko co mnie nie bawi, nie jest dobrą zabawą. I uwaga! Przyznaję się, mam TikToka, oglądam tam śmieszne zwierzęta, ludzi robiących komediowe szoty, ale też na przykład chłopaka, który naprawia komputery i laptopy. I cosplayerki. Bardzo dużo cosplayerek. Właściwie to głównie cosplayerki. Ale trzeba być na czasie i nie marudzić, bo niedługo może nie będziecie mogli już sobie ściągnąć te jabłki. Moje cosplayerki. Nie jest to nowy news, ale przytacza się w mediach już od czasu do czasu, a że już się troszeczkę informacji nagromadziło, to możemy je zebrać trochę bardziej do kupy. I tak naprawdę nie chodzi tylko o TikToka, a o szereg różnych chińskich aplikacji, bądź aplikacji z chińskim kapitałem. TikTok w tym wypadku jest zwyczajnie wygodnym kozłem ofiarnym, bo jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną apką na zachodzie. Ale od początku. Najpierw zajmijmy się USA. Cała akcja z banowaniem chińskich apek jest jedynie jednym z aktów całej wojny gospodarczo-wywiadowczej pomiędzy dwoma mocarstwami. Argumentem USA w tym całym bałaganie jest oczywiście to, że TikTok szpieguje na rzecz chińskiego rządu, co jest prawdopodobne. Niby jeszcze niczego nie udowodniono, ale w ostatnich wywiadach wielu amerykańskich oficjeli wypowiada się krytycznie pod kątem narażania bezpieczeństwa narodowego. Głos zabrał choćby sekretarz stanu Mike Pompeo, sugerując, że będą się w najbliższym czasie przyglądać tej sprawie, ale osobiście sądzę, że wszystkie te wypowiedzi to głównie takie straszaki, przez które USA ma nadzieję prawdopodobnie wywrzeć presję na chiński rząd w innych sprawach. Natomiast niespodziewanie na arenie pojawił się również drugi gracz o mocarstwowej pozycji, czyli Indie. I tutaj sprawa ma się troszkę bardziej bezpośrednio. Jak wiecie, Chiny graniczą z Indiami. I jak pewnie wiecie, oba państwa mają już ponad 1 miliard obywateli i status mocarstwa, mimo że oba nadal jeszcze się rozwijają i to dynamicznie. Co się dzieje, gdy dwa silne państwa ze sobą graniczą i żadne z nich nie jest gotowe uznać dominacji drugiego? Oczywiście dochodzi do tarć. W tym tarć granicznych. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni miały miejsce brutalne starcia pomiędzy żołnierzami chińskimi i indyjskimi, głównie na górzystym obszarze Ladaku. A teraz, jakiś czas od szczytu tamtych wydarzeń, indyjski rząd wydał zarządzenie o zbanowaniu 59 chińskich aplikacji. I oczywiście głównym argumentem są prawdopodobnie uzasadnione podejrzenia co do szpiegostwa, ale chyba nikt się nie łudzi, że nie jest to po prostu bezpośrednia odpowiedź na eskalujący konflikt graniczny. I zapytacie mnie, kebab, ty się nie boisz, że cię będą Chińczycy szpiegować? A ja na to, nie mam złudzeń, od 3 lat używam telefonów spod marki Xiaomi, oni prawdopodobnie wiedzą o mnie więcej niż ja sam. A jak chcecie używać telefonu, nawet niekoniecznie marki Xiaomi, to śpieszcie się z zakupem. Na szczęście jest już po wyborach, więc raczej nikt mi nie zarzuci agitowania za którąkolwiek ze stron, gdy powiem, że nasz rząd coraz głośniej mówi o opłacie reprograficznej nakładanej na telefony, smartfony, tablety itd. Okazuje się, że w Ministerstwie Kultury trwają zaawansowane prace nad odpowiednią ustawą. Czym zatem ma być opłata reprograficzna? W założeniu jest to jednorazowa opłata, która ma wynieść między 2 a 6% ceny urządzenia. A dlaczego ma być naliczana? Bo ZAIKS, czyli jedna z kilku instytucji zajmujących się reprezentowaniem praw twórców muzycznych i nie tylko, od lat lobbuje za tym, że takie urządzenia jak smartfony są niecnie wykorzystywane do tego, by nielegalnie odtwarzać na nich muzykę i wymieniać się utworami pomiędzy użytkownikami. Czy tak jest? Jestem pewien, że ZAIKS ma odpowiednie badania na poparcie swojej tezy, ale ja sam mogę mówić jedynie ze swojego własnego doświadczenia, a jest ono takie, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz pobrałem nielegalnie piosenkę na mój telefon.
Nie pamiętam w ogóle, żebym w przeciągu paru lat używał odtwarzacza multimedialnego na moim telefonie do innych rzeczy niż oglądanie filmów i fotek, które sam zrobiłem. Do muzyki i innych rzeczy używam apek, za które płacę pieniędzmi albo własnym czasem oglądając reklamy. I część z tego zysku idzie do instytucji pokroju ZAIKS-u. Innymi słowy, jeżeli ta ustawa przejdzie, będę podwójnie opodatkowany. Fantastycznie. Uwielbiam podatki. A teraz zróbmy sobie krótki test z matematyki. Po pierwsze, twórcy ustawy, z tego co zrozumiałem, mówią, że chcą, żeby można było sprzęt obłożyć maksymalnie opłatą w wysokości 6% wartości sprzętu, ale że oni tak naprawdę chcą tylko obkładać wartościami 1,5-2%, a 6 to tylko takie górne widełki. Może źle zrozumiałem. Błagam, na serio ktoś w to wierzy? Może na początku tak będzie, żeby pokazać ludziom, że o, patrzcie, ta opłata wcale nie jest taka zła. Ale bądźmy rozsądni, jak myślicie, jak długo wytrzymają, zanim podniosą do 6%, ha? No właśnie. No to dajmy na to, mamy taki średniopółkowy telefon wart 2000 zł. Nie topowy flagowiec, ale taka średnia półka aspirująca już do tej wyższej. I w artykułach, które czytałem, nie było wyjaśnione, czy opłata reprograficzna będzie dodawana przed czy po doliczeniu wszystkich podatków, więc żeby nie bawić się w obliczanie VAT-u i tak dalej, dajmy na to, że opłata będzie liczona od ceny końcowej, czyli tych 2000 zł, czyli wychodzi jakieś 120 zł. I rządzący uspokajają, że nie, panie, gdzie tam, ta opłata wcale nie uderzy w konsumentów, co najwyżej troszkę uszczupli zyski producentów, dystrybutorów czy importerów. Niestety. Rządzący zdają się zapominać, że branża technologiczna operuje na bardzo niedużych marżach, często paro, może parunastoprocentowych, i wzięcie na siebie takiej opłaty reprograficznej oznaczałoby dla sprzedawcy utratę lwiej części zarobków, jeżeli nie całości. I zgadnijcie co? Nikt tego nie zrobi, bo to nie jest jarmark charytatywny. Oczywiście, że te opłaty zostaną przeniesione na konsumentów. To nie jest koncert życzeń, to jest ekonomia. Skończy się to tak, że ludzie zaczną 1. Na potęgę zamawiać bezpośrednio od producentów z Chin, licząc na to, że przesyłka uniknie kontroli skarbowej na granicy. 2. Mniejsi polscy importerzy błyskawicznie przeskoczą do Czech i Słowacji i będą sprzedawać stamtąd, bo kto im zabroni? A mając w głowie przykład bestceny, nie wmówicie mi, że ludzie kupujący w necie nie pokuszą się na ofertę o stówkę niższą, a podatki zostaną tam. 3. Pozostałe firmy będą szukać oszczędności w cwaniackich zagrywkach pokroju odpakowywania telefonu z folijki i sprzedawaniu go jako używanego, byle uniknąć opłaty, tak jak kiedyś robili polscy producenci ciągników. Produkowali ciągnik, robili nim rundkę wokół zakładu, a potem sprzedawali do Reichu jako używany z przebiegiem 5 km, żeby uniknąć niemieckiego podatku. Tak przynajmniej słyszałem. Wszystko to, moim zdaniem, odbije się na jakości serwisu i usług w Polsce. Ale dobrze. Jestem przekonany, że ZAIKS dzięki nowo pozyskanym środkom z tego tytułu z pewnością zdoła zrównoważyć polskiej gospodarce tę stratę. Już się nie mogę doczekać. A na koniec Ubisoft Forward. To impreza francuskiego dewelopera, na której pochwalił się ostatnio m.in. szeregiem najważniejszych zapowiedzi gier ze swojej stajni. Co nam tam pokazał? Cóż, czego by nie mówić o Ubi, to potrafią widza nahypować, ale przypominam, never pre-order. Po pierwsze Far Cry 6. Najnowsza część przeniesie nas na wyspę o nazwie Yara, choć prawdopodobnie nie będzie to Yara znajdująca się na japońskiej Okinawie, a fikcyjna wyspa, sądząc po klimacie, znajdująca się gdzieś na Karaibach. Bądź po prostu w okolicach Ameryki Łacińskiej. Gra ma trafić do nas 18 lutego 2021 roku, a trafi zarówno na nadchodzącą, jak i odchodzącą generację konsol oraz oczywiście komputery, a także, co ważne, do usługi Stadia. To jeszcze żyje? Najwyraźniej żyje i kto wie, może garść nowych tytułów od Ubi ją troszeczkę ożywi. Po drugie, Assassin's Creed Valhalla, czyli kolejna część historii starć asasynów z templariuszami, tym razem przenosząca nas w czasie na tereny wczesnośredniowiecznej Skandynawii i Wysp Brytyjskich. Nie jest to co prawda nowa zapowiedź, ale w końcu dowiedzieliśmy się czegoś więcej. Obejrzałem trailer z gameplayu i no cóż, wygląda jak każdy asasyn, z którym miałem styczność do tej pory, tylko przemodelowany na modłę postaci z serialu Vikings. No i oczywiście z troszeczkę ładniejszą grafiką. Natomiast dwie rzeczy się wyróżniają i przykuły moją uwagę. Po pierwsze zbieranie i kierowanie własną drużyną w trakcie grabieżczych rajdów na osady wroga, po drugie zaś rozbudowywanie własnej osady dzięki pozyskanym w ten sposób środkom.
Ten jeden aspekt może być wystarczający do tego, żeby mnie przekonać do zakupu Assassinów po kilku latach przerwy, bo uwielbiam bawić się w rozbudowywanie swojej bazy w grach akcji i RPG. Gra ma trafić do sprzedaży już 17 listopada, czyli na 2 dni przed naszym rodzimym cyberpunkiem. Po trzecie natomiast Watch Dogs Legion, czyli właściwie trzecia odsłona serii. Gra toczy się w lekko cyberpunkowym, dystopijnym Londynie. Twórcy proponują ciekawą mechanikę gry, w której możemy zrekrutować praktycznie każdego napotkanego w grze NPC do naszej własnej drużyny, a potem możemy nim grać. Dla mnie jest to podwójna gratka, bo raz, że sama mechanika brzmi bardzo interesująco, to po drugie przemieszkałem w Londynie 5 lat mojego życia i czuję, że to będzie niezwykle ciekawe doświadczenie przejście wirtualnymi ulicami, które całkiem dobrze znam. Gra trafi do nas już 29 października. To takie 3 najważniejsze tytuły dla mnie osobiście, ale nie jedyne, które zostały zaprezentowane. Warto wspomnieć jeszcze o Battle Royale shooterze Hyperscape, czy o mobilnej Brohali. Ale najważniejszym punktem wydarzenia był prawdopodobnie crash serwerów Ubisoftu, gdy gruchnęła wiadomość, że w ramach promocji wydawca rozdaje za darmo grę Watch Dogs 2. Ze względu na przeciążenie serwerów, Ubi powiedziało, że osoby, które nie zdążyły przypisać Patch Psów 2 do swojego konta w trakcie eventu, będą mogły to zrobić później, ale w momencie nagrywania tego materiału nie wiemy jeszcze jak długo, więc hej, sprawdźcie, może jeszcze się da. Prawdopodobnie już nie. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!